Serwerze i administratorze. Ja nie wiem, czy wy widzicie. Nie wiem, czy jest to dostępne. Dobrze, witajcie moi serdecznie. Witajcie serdecznie moi drodzy. Pytanie do was pierwsze na czacie. Będziemy prowadzić dzisiaj ćwiczenia, żeby lepiej określić, kto jest dzisiaj z nami. Począwszy od, słuchajcie, członków grupy FX Parkiet, po członków grupy Forex is Trader. Z niektórymi znamy się od 2, 5, 7 lat. Projekt Forex is Trader od 2010 roku funkcjonuje. Także pytanie, kto jest pierwszy raz dzisiaj na zajęciach Forex is Trader? Kto dopiero ma szansę dowiedzieć się, czym jest ten projekt, czy też po prostu pierwszy raz się spotka ze mną? Tak ja wyglądam, z tej strony Wiśniewski Michał, czyli dzisiejszy prowadzący. Okej, jest kilka osób, które dopiero pierwszy raz mają styczność, tak? Dobrze, ja powiem, słuchajcie, 30 sekund dosłownie o sobie i przejdziemy na wykresy, przejdziemy do ćwiczeń. Także zajęcia Forex jest Trader prowadzone przeze mnie. To nie jest jakieś puste rozmowy czy patrzenie się na wykres, który po prostu jest, tylko przechodzimy czasami od razu, boom, przechodzimy do ćwiczeń. Czyli jak odczytywać czysty wykres, jakie to są powtarzające się transakcje. W grupie Forex jest Trader ćwiczymy właśnie to, powtarzające się transakcje na rynku, czyli gotowe rozwiązania. W przeciwnym razie, moim zdaniem, no nie wiem, co na tych wykresach mielibyśmy robić. No możemy omawiać godzinami, jak wykres się porusza lewo-prawo, czy skąd się to wszystko bierze. Na tym polega kurs analizy technicznej, czy tego się czasami uczymy w jakichś domach tradingowych, czy gdzieś indziej, tak? Ale to wszystko prowadzi do transakcji. Webinar jest nagrywany, czy jest udostępniany, to jest kwestia później techniczna. Także witam was serdecznie. Z tej strony Wiśniewski Michał. Możecie mnie znać ze strony Forex jest Trader, czy strony innej szkolenia forexjesttrader.pl, ze szkoleń, które prowadzę czasami, rzadko, dla banków, w przeszłości dla Brebanku, mBanku, czy brokerów największych w Polsce, czy jakichś innych instytucji, tak? Nie jest to moim głównym zajęciem, słuchajcie. Od 2009 roku Forex czy trading jest moim głównym, czy jedynym źródłem, że tak powiem, utrzymania, kiedy rzuciłem pracę w banku, w domu tradingowym i tak dalej. Także wcześniej pracowałem w firmie tradingowej, pracowałem w Citibanku. Tak wyglądała moja jakaś tam krótka kariera, słuchajcie, bo tak naprawdę wszystkiego, czego nauczyłem się w życiu, czyli nie wiem, programowania podświadomości, jak żyć, jak wyjechać z kraju i być szczęśliwym, jak zarabiać pieniądze na rynku, jak rozwinąć się wewnętrznie i rzeczywiście pulsować samozadowoleniem, nie tylko pieniądze, słuchajcie, na koncie, ale życie, tak? O tym mówimy coraz więcej w projekcie Forex is Trader i innych też projektach, gdzie będę prowadził niedługo projekt duchowy, rozwojowy, czyli nie tylko, słuchajcie, forsa, sukces, nie wiem, udany związek, ale cała reszta, samospełnienie, tak? Także projekt Forex jest Trader od 2010 roku funkcjonuje, mniej więcej od tamtego czasu prowadzę szkolenia. Po tym, jak tradowałem na Forex, na rynku futures, na rynku akcyjnym i od 2009 roku, tak jak wspominałem, to jest moje jedyne czy główne zajęcie. Mimo tego, że mam różne hobby, słuchajcie, robię różne rzeczy, czy pracuję tylko kilka godzin dziennie, niektóre dni w ogóle nie pracuję. Także to taki jest skrót o mnie. Natomiast co będziemy robili dzisiaj? Okej, pytania pierwsze się pojawiają. A w międzyczasie, słuchajcie, im więcej spływa pytań, tym jest bardziej ciekawie, bo ja mogę dostosować zajęcia do waszych pytań. Mogę dostosować wiedzę, to czego chcemy się nauczyć czy poćwiczyć, do tego, co wam leży na sercu, tak? Michał, na czym polega handel na stopach procentowych? Czy spekuluje się na to, jakie banki centralne ustali stopy procentowe w następnych miesiącach? Otóż nie. Na stopach procentowych wychodzi, słuchajcie, informacja. Za chwilę pokażę, jak to wygląda przykładowo na wykresie. Wychodzi informacja, czyli stopy procentowe to są najbardziej mocne dane na rynku. Z reguły te dane wstrząsają rynkiem w ten sposób. W tradingu w ogóle pytanie do was na czacie, czy ogólnie w naszej grupie też zadaję tego typu pytania. Czy na rynku Forex, czy jakimkolwiek akcyjnym, czy my zajmujemy się przewidywaniem, czy wchodzimy w ruchy, kiedy one następują? Czyli żyjemy w teraźniejszości i po prostu idziemy z danym ruchem, a nie przewidujemy coś na rynku, tak? To jest takie pytanie. Muzyki w tle nie powinno być.
Chyba, że gdzieś indziej może gra u siebie. Patrzę na wasz czat, tak? Także słuchajcie, idziemy z ruchem. Nie przewidujemy ruchu na danych, tylko ruch na danych wygląda przykładowo tak jak tutaj, w ten sposób. Ruch strzał do góry, negacja, boom, i tu się zaczyna robić jasne, że rynek będzie spadał być może cały dzień, być może 100, być może 300 pipsów, tak? Czyli jednym kontraktem to może być 1000, może być to 2-3 tysiące dolarów, jeżeli to olbrzymia ilość pipsów, taka jak 200 czy 300 pipsów, z reguły jest to tego typu ilość pipsów, czytaj 30, 50, 100 pipsów, tak? I wtedy jednym małym kontraktem możesz zarobić 30, 100 dolarów, jednym dużym kontraktem jest to 300, 1000 dolarów na takim ruchu. Natomiast tego typu mocne ruchy nie wykonują się dziennie. To są stopy procentowe, to są negacje. Dzisiaj będziemy się trochę o tym uczyli. Natomiast dzisiejsze zajęcia nie są o publikacji tak naprawdę 100%. Od tego są oddzielne kursy czy oddzielne nagrania. Słuchajcie, w naszej szkole, czy gdzieś tutaj, jak spojrzymy na filmy, jakie mamy na kanale naszym YouTube, czy stronie Forex jest Trader, tak naprawdę, jakby wejdziecie w stronę Forex jest Trader, bezpłatne wideo. Gdzieś tu są przykłady transakcji 100%, tak? 3-4 warianty na stopach procentowych właśnie jak tradować. Także mamy tutaj, no mamy konkretne kwestie, tak? Także adres do strony wam wklejam. Czy są takie instrumenty do handlu jak stopy procentowe? To znaczy są instrumenty, które tak jakby są stopami procentowymi, ale jest to w ogóle oddzielna kwestia i je się traduje całkowicie inaczej, czyli nie handlujemy tam po wykresie analizy technicznej, tylko wymieniamy instrumenty między sobą. Jest to całkowicie inny rodzaj tradingu na rynku futures. Nie ma nic wspólnego tutaj z wykresami, czyli nie patrzy się na wykresy, patrzy się na liczby i się traduje, tak? Czyli są takie instrumenty, tak jak Damian zapytał, które potocznie nazywają się stopami procentowymi, czyli nie para walutowa, nie indeks, nie jakaś akcja Apple, Google czy banku Pekao S.A., tylko instrument typu stopy procentowe, tak? Natomiast jest to całkowicie inny temat, słuchajcie, i też dzisiaj tak jakby nie o tym, ponieważ trzeba by otworzyć w ogóle zupełnie inny dział instrumenty futures, jak się tam traduje, w jaki sposób i tak dalej, także nie jest to może celem, ale za chwilę wracamy do tego, słuchajcie, wykresu, co się tutaj dzieje. W momencie, kiedy pokażę wam kilka rzeczy, czyli nauczę was od razu kilka rzeczy, które to ćwiczyliśmy na ostatnich zajęciach Forex is Trader otwartych, na takim webinarze właśnie otwartym, ćwiczyliśmy trzy strategie, znaczy ćwiczyliśmy, zaczęliśmy przeglądać, ćwiczyć i oglądać przykłady transakcji, jak wyglądają powtarzające się układy na trzech strategiach scalpingowych. Teraz ilu z was wie, czym jest scalping? Albo czy moglibyście napisać na czacie, czym jest tak naprawdę scalping? Własnymi słowami, tak? Nie mówię tutaj odnośnie jakiejś definicji technicznej czy jakichś innych kwestiach, czyli zatrzymamy się na 30 sekund. Okej, Damian, krótkoterminowa gra na M1, M5. Tak. Natomiast też taki typowy scalp, czasami patrząc na wykres D1, no tam wchodzimy po 100 czy 300 pipsów, ale czasami wchodzi się na D1 i boom, po 30-40 pipsach też się zamyka. To też można powiedzieć, że jest wtedy taki scalp, tak? Tylko na grubszym wykresie się wchodzi z jakiejś innej może przyczyny, a później się okazuje, że zamknięcie następuje na M5 czy jakimś innym wykresie, tak? Krótkoterminowa inwestycja. Słuchajcie. Na ostatnich zajęciach, dla tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz, czy się będą uczyli z nami, mamy tutaj trzy takie małe działy, które rozrysowałem. Pierwszy dział to jest strategia pierwsza, to są zwycięskie układy, czyli powtarzające się układy na rynku. Jeden z układów, pattern numer dwa, wygląda w ten sposób, czyli spadek, realizacja zysku, dalej spadek, albo spadek, realizacja zysku w postaci flagi, dalej spadek. To są tak zwane powtarzające się układy, które ćwiczymy w grupie Forex jest Trader od 2010 roku. Skalpujemy na nich, czyli odbieramy 10, 15, 30 pipsów, a także też na wykresach D1 100, 200 pipsów na różnych instrumentach możesz odbierać, tak? Także to jest związane z psychologią, jest to związane z tym, że po bardzo dużej wyprzedaży jest mała realizacja zysku i dalej kolejna fala wyprzedaży, czyli są to aspekty psychologiczne, nawet nie analizy technicznej, tylko aspekty psychologiczne, słuchajcie, tego co się dzieje. Tak samo jak ceny akcji na przykład dochodzą do 100 zł za jakąś akcję i widzisz, że ta akcja chodzi między 102 i 98 zł.
Tak kiedyś tradowało się, słuchajcie, analizę techniczną, notabene 100 lat temu, jak nie było tych wykresów wszystkiego. I tak ja handlowałem też na akcjach. Czyli patrzyłem na cenę akcji. 102 dolary albo 98. 102 złote, 98. I ta akcja nagle chodzi. 99, 100, 101, 99, 100, 101, tak? Nagle wychodzi, słuchajcie, na 103 złote. I wtedy jest wielki impuls, że z tego przedziału 98-102, czyli z tego przedziału tutaj, nastąpiło wyjście na 103. I co wszyscy robią? Pytanie do Was na czacie. Jak widzimy, jak akcja miesiąc czy 3 miesiące chodziła między 98 a 102 i nagle kosztuje 103,50, to co wtedy robimy z taką akcją? Kupują dalej, tak? Jest to mocny sygnał do zakupu, bo właśnie wszedł jakiś mocny gracz, jakiś mocny trader, instytucja albo rynek nagle wszedł w hossę, z nami czy bez, i to jest sygnał dla nas, tak? Albo chcemy być w tym rynku. Ja mówię o akcjach, które powiedzmy, o instrumencie, który chcemy mieć, tak? Tak jak ja lubię mieć dolary w portfelu, bo mogę je spieniężyć, słuchajcie, w Meksyku, gdzie mieszkam, mogę je spieniężyć gdzieś tam w Europie, mogę w Europie, w Polsce je zawsze odsprzedać po 4 czy tam 3,50 czy ileś tam złotych. Rzadko to spada na 2 złote, tak? Dolar z reguły rośnie na wartości, czyli złotówka traci. Także tutaj pierwszy dział z trzech strategii, które omawiamy aktualnie, które będziemy omawiali dokładnie na kursie, który startuje w środę. Profesjonalny kurs, słuchajcie, odnośnie trzech strategii scalpingowych startuje w środę, a tutaj na otwartych webinarach zaczynamy tą dyskusję, pokazuję Wam ćwiczenia, pokazuję Wam, w jaki sposób się uczyć samodzielnie też, tak? Także to jest taka analiza techniczna, coś, o czym z reguły nie wspominam nawet w grupie u nas Forex jest Trader, bo robimy bardziej zaawansowane rzeczy i szybko, tak? Ale tutaj zobaczcie, w spadku jest tak samo. Cena przykładowo, nie wiem, ze 100 dolarów spada na 80, tak? I tutaj chwilę stoi na 80, później znowu spada na 79 dolarów i to jest sygnał do sprzedaży. To jest sygnał inaczej do zakupu na krótkiej pozycji, ktoś mógłby powiedzieć, czyli obstawienia spadków, tak? I tak samo w tych patternach innych, to są powtarzające się układy, chciałem tylko wytłumaczyć, skąd to się bierze, tak? Jako ciekawostka, że to nie jest, słuchajcie, jakieś odczytywanie wykresu, tylko to jest prosty trading, który najpierw wziął się z akcji, z prostej dynamiki ceny, tak? Natomiast drugi typ strategii, który omawiamy na szkoleniu, są to jeszcze raz trzy działy, tak? Trzy różne strategie. Druga strategia to są negacje. Negacje, słuchajcie, to jest coś takiego. Rynek spada. Nagle mamy zanegowanie tego spadku i dalszy wzrost bardzo mocny. Tak wygląda negacja, tak? Czyli jakiś duży cień, boom, i nagle mocne wzrosty do góry. To jest, słuchajcie, negacja, tak? Rynek mocno nagle zaczyna, boom, odwracać gdzieś, tak? Negacja może też być w innym stylu, bardziej łagodnym, ale bardzo widocznym. Zobaczcie, cień, cień, rynek tutaj sobie nie radzi, nie radzi i nagle zaczyna spadać. To jest też typowa negacja, to nie jest jakieś mocne odwrócenie trendu, to może być krótkoterminowa negacja. Także w Forex jest Trader tutaj, czy na zajęciach FX Parkiet, pozdrawiam Łukasza Fijołka też również, ćwiczymy, słuchajcie, nie tylko jakie momenty się powtarzają, ale jaką ilość pipsów można obrócić tutaj na swoją korzyść, tak? Czy obrócić jak kontraktem, żeby wyciągnąć te 20, 30, 40 pipsów, a kiedy jest to 40, 60, a kiedy jest to 60, 80, czy 80, 120. Bo z reguły, słuchajcie, to są trady po 20, 30, 40 pipsów. Jeżeli ktoś celuje w rynku Forex po 80, 100 pipsów, to albo musi mieć dostosowaną odpowiednią strategię, albo często powiedziałbym, nie wie, co robi. Dlatego, słuchajcie, 80 czy 90% rynku Forex może tak naprawdę, znaczy rynku Forex, detalu, graczy detalicznych, którzy wchodzą bez żadnego przygotowania, bez tego, o czym tutaj mówimy na tych fajnych, mam nadzieję, zajęciach. Słuchajcie, no czego się spodziewać, tak? Wychodzisz na ring z zawodowcami, którzy tradują 30-40 lat i ktoś ma doświadczenie miesiąc, czy 2 miesiące, czy pół roku gdzieś tam na demie sam ze sobą, tak? To jakie, słuchajcie, to jest doświadczenie w porównaniu do tego, co ja robię dekadę? W domu tradingowym, w banku, na akcjach, na futures, na różnych giełdach, w Londynie, w Nowym Jorku, na GPW, na Forex. Jakie ci ludzie mają, słuchajcie, doświadczenia, jak oni wchodzą na rynek, a jak ja otwieram rano platformę, tak? Słuchajcie, to jest kwintesencja tego, co próbuję wam przekazać. Trochę więcej wiedzy, później doświadczenie, praktyka tego na koncie realnym, ale mikrokontraktami, czyli bardzo małą pozycją, czy małym lotem, 1/10 lota, tak? Na początku.
I trenować, i trenować, i trenować. Aż po prostu twój sparring doprowadzi cię do tego, że będziesz w stanie widzieć, kiedy ci więksi gracze wchodzą i podłączać się pod to, podłączać się pod te negacje, podłączać się pod powtarzające się momenty, tak? Patrzę na pytanie, Damian, czy według ciebie, Michał, jest możliwe, żeby dolar kosztował w przyszłości 5-6 zł? Tak, jest to możliwe i rok temu czy 2 lata temu ja kupowałem dolara po około 3 zł czy 3,30 fizycznie w Polsce, ponieważ było zagrożenie ze strony Rosji na Ukrainie, było zagrożenie z tej strony, że inwestorzy się wycofają z kraju całkowicie, nawet bez konfliktu wojennego i że dolar skoczy na 5-6 zł. Aktualnie jest to 4,10, 4,20, 3,80, czyli z 3 zł rynek powędrował na 4. Gdzie po drodze jeszcze również fizycznie dokupywałem dolary, bo na dolarze w stosunku do złotówki bardziej fizycznie handluję niż na platformie. Dlaczego, słuchajcie, ja kupuję bardziej fizycznie dolary, a nie na platformie dolar do złotówki? Czy macie odpowiedź na to pytanie? Tutaj takie drobne pytania dzisiaj zadaję, żeby za mocno nie męczyć może część z grupy z FX Parkiet, którą serdecznie pozdrawiam, a być może gdzie macie pierwszy raz ze mną styczność, czy nie jesteście przyzwyczajeni do jakichś bardziej może takich czy innych pytań gdzieś tam, tak? Słuchajcie, na złotówce do dolara jest spread 10-20, tak jak tutaj Marek pisze, tak? Spread duży. Także po co miałbym tradować? Żeby taki spread płacić, jak mogę 2 pipsy zamiast 20 pipsów zapłacić na spreadzie, tak? 10 razy mniej, słuchajcie, prowizji, tak? Natomiast złoto i dolar kupuję fizycznie, w Polsce między innymi, tak? Także to jest oddzielny temat, kiedy kupować, jak kupować i tak dalej. Spread płacę, ale jest to realne, coś realnego, tak? Słuchajcie, jak zakupię dolary czy z dolara do złotówkę i nagle się okaże, że jest gdzieś tam konflikt na świecie czy coś innego, co ja zrobię z tym na platformie, słuchajcie? Platforma zawiesi działalność i to wszystko, i do widzenia. Natomiast jak mam fizycznie dolary czy złoto przy sobie, to mogę z tym wyjechać, mogę przekroczyć granicę. To są takie myśli, które mi, słuchajcie, towarzyszą od kiedy praktycznie urodziłem się w Polsce, tak? Ja się urodziłem, słuchajcie, na początku lat 80., czyli podczas stanu wojennego, można powiedzieć, tak? Jeżeli ktoś tego nie pamięta, to mógłby sobie przypomnieć i zadać sobie pytanie, dlaczego kupujemy dolary i złoty fizycznie, jak zabezpieczyć swój kapitał, czy swoje życie, nie tylko trading. Jest to oddzielny temat, słuchajcie, który poruszymy może na innych zajęciach, właśnie jak tradować fizycznie materiałami, czy ciekawymi rzeczami, czy jakimiś nawet monetami, tak, złotymi, czy takimi, no bardziej ciekawostka, tak, ale również inwestycje. Trzeci rodzaj, jaki dzisiaj poruszamy, słuchajcie, to jest swing trading. W międzyczasie nie przysypiajcie, słuchajcie, zapamiętajcie te obrazy, tak, pierwszy obraz, drugi obraz, trzeci obraz i czwarty obraz, tutaj negacje, swing. Swing, słuchajcie, polega na tym, że wykres rośnie, rośnie, rośnie i nagle widzimy o 19 czy 20, że powstaje coś takiego na wykresie 5.30, czyli typowy scalping i widzimy, że on nie przeżyje, nie poradzi sobie, będzie spadał, tak? Widzimy, że będzie tąpnięcie stop lossów, 10 pipsów i albo zarobisz ten odcinek, albo rynek dalej będzie spadał i celujesz 15, 20, 30 pipsów po prostu danego dnia, danego wieczoru i tak dalej. Także Damian, w kantorze nie ma spreadu takiego jak kupujesz fizycznie. Zależy, słuchajcie, ten spread zawsze gdzieś jest. Natomiast czy on musi być spread? Czy kto wymyślił, słuchajcie, spread i dlaczego? Na zajęciach zaawansowanych na żywo zadaję tego typu pytania, słuchajcie, odnośnie systemu finansowego i podstaw. Kto to wymyślił, kto tym zarządza? Dlaczego mamy takie rzeczy jak spread? Słuchajcie, czy spread jest potrzebny? Dolar mógłby być wymieniany, słuchajcie, tak naprawdę bez spreadu, tak? Po danej cenie, zafiksowanej czy zmiennej, ale kto, słuchajcie, zarabia na spreadzie, jak i dlaczego? Kto to wymyślił, kto tym steruje, słuchajcie, nikt się na co dzień tym nie interesuje czy zastanawia, a później mamy takie wynalazki jak kryptowaluty czy inne rzeczy, gdzie ludzie jednak tworzą, ale prawdopodobnie są to ci sami ludzie, którzy zarządzają bankami prywatnymi, bankami centralnymi, prawdopodobnie, mimo to, że ociera się to o politykę, prawdopodobnie są to ci sami ludzie. Jak dolar będzie, Damian, jak dolar będzie po 5-6 zł, to może doprowadzić do jakiejś nierównowagi rynkowej, gospodarczej? Tak, ale gospodarki rynkowej czyjej? Naszej, polskiej, tak? Że my będziemy mieli
droższe produkty, bo cokolwiek importujemy, będzie 2 razy droższe, czy 50% droższe, zobaczcie, tak? Także plus tego, jakby dolar był po 5-6 zł w kantorze, czy euro po 5-6-7 zł, to może zaczęlibyśmy jeść własne jabłka, słuchajcie. Własne piwo tylko, tak? Własne mleko, własny chleb, słuchajcie, własne żyto, własne mięso. Nie próbowali wysyłać tego Rosji, czy mamy nadwyżki, więc wysyłamy, próbujemy eksportować, ale być samowystarczalni, bo nasza ziemia ma samowystarczalność jako jedna, słuchajcie, z niewielu w Europie. Ja ląduję czasami, słuchajcie, w Madrycie, na lotnisku w Madrycie i ja nie wierzę, słuchajcie, wtedy dociera do mnie, dlaczego oni, słuchajcie, byli zainteresowani tak ekspansją i Kolumb, czy ktoś tam pakował się, słuchajcie, w statek 50, czy 100, czy 30 ludzi i jechali gdzieś tam na śmierć ze 15 statków, jeden gdzieś tam docierał. Słuchajcie, w Madrycie lądujesz, dookoła pustynia, słuchajcie, pustynia i krzaki. Na tej ziemi nie wiem w ogóle, jak oni cokolwiek rosną, sadzą, czy gdzieś tam w różnych częściach Hiszpanii pewnie uprawiają glebę, ale w porównaniu do Polski, to my jesteśmy bogatym krajem, to my mamy, słuchajcie, tą ziemię. W średniowieczu nasze ziemie przybysze z Hiszpanii, z Włoch, z Francji opisywali jako kraina mlekiem i miodem, słuchajcie, płynąca. A teraz okazuje się, słuchajcie, że mamy złoża łupkowe i ponoć jeszcze mnóstwo ropy, gdzie Amerykanie przeprowadzili jakieś badania i o tym wiedzą, być może od zawsze, być może od jakiegoś czasu, a być może nasz rząd nawet nie ma ochoty nas poinformować na ten temat, tak? Bo układy z Rosją, czy wiecie, czym grozi notabene, jakbyśmy własną ropę zaczęli wydobywać i przestalibyśmy kupować, nie wiem, od zachodu, wschodu, wszystkiego. Wiecie, co wtedy sąsiedzi chcą zrobić z takim zawodnikiem, który przestaje od nich kupować? Wiecie, co się stało w XIX wieku z Polską? Polska była potęgą i dalej jest, tylko musi się ukierunkować, słuchajcie. Tak jak my na wykresach, tak? Wracamy do tematu. Sorry, trochę się rozgadałem, może w inny klimat poszliśmy. Także przejdziemy do Forexu. Był dolar po 2 złote, też pamiętam, po 2,20 w banku mogliśmy kupować dolara, słuchajcie, i wkrótce potem dolar był po 3 złote i 3,50 też, także z 2 praktycznie do 4 złotych poleciał, także słuchajcie, to są negacje. Pamiętajcie, zapamiętajcie na wykresie, jak wyglądają negacje. Negacje może też z rynku spadkowego, może przejść nagle we wzrosty. Także to też jest typowa negacja na wykresach M5, sorry, swing trading. Negacja wygląda tak jak tutaj, czasami jest to połączenie swingu i negacji. Także są to typowe momenty, kiedy wykres na jakiś czas odwraca. Także ten slajd, ja go czyszczę, będę go trzymał, słuchajcie, gdzieś z boku i przejdziemy na wykresy. Przejdziemy na kilka slajdów, gdzie mamy. Czy mam gdzieś tutaj w katalogu, słuchajcie, kilka slajdów szkoleniowych mamy. Mnóstwo katalogów szkoleniowych przygotowanych już do szkolenia, które będzie startowało w środę. Są tutaj przykłady transakcji, są różne wejścia z przeszłości, są wejścia z teraźniejszości, czyli jak mój trading różni się po 10 latach, czyli jak tradowałem, nie wiem, w 2009 roku, jak traduję teraz przykładowo. Także spójrzmy na kilka slajdów, będę zadawał Wam pytania odnośnie tego, co dzisiaj tutaj wstępnie spojrzeliśmy, czy nauczyliśmy się tak na szybko, można powiedzieć, tak? I za chwilę kolejny punkt, przejdziemy na wykresy na żywo i będę zadawał Wam podobne te same pytania. Co widzicie? Które z tych trzech, słuchajcie, powtarzające się układy, negacje czy swing trading widzimy na wykresie? Czy możemy znaleźć coś takiego widocznego na danych wykresach? Także tutaj, na razie bez podglądu, słuchajcie, co jest takim pierwszym momentem, który rzuca się w oczy na tym wykresie? Jakbyśmy mieli do wyboru właśnie powtarzające się układy, może od razu włączę Wam podgląd, tak? Powtarzające się układy, negacje albo swing trading. Co takiego rzuca się, słuchajcie, w tym wykresie na dzień dobry? Negacja sprzedaży. Fantastycznie. To jest, słuchajcie, ten moment. Nie tylko widzimy taką niedużą zmianę trendu, bo to jest wykres M5, M30, z tego co widzę, czyli typowy taki day tradingowy, typowo scalpingowy, można by też powiedzieć, tak? I tu jest, słuchajcie, negacja. To jest ten moment, który tutaj zaznaczałem, i mamy duże odejście kupujących, średnie, później przyspieszenie na danych, i później zobaczcie wejścia w rynek gdzieś pod kontynuację.
tego typu ruchu, który prawdopodobnie tu się już kończy wtedy. To jest wejście krótkoterminowe na 10, 15, 30 pips, bardziej 20, 30 pips, tak? A czasami się okazuje, że po 15 trzeba z niego wyjść. Także jest to typowy scalping na danych, również na stopach procentowych, o co pytał Damian na początku dzisiaj zajęć, tak? To pierwszy slajd przykładowo. Dalej. Jedziemy dalej. Co się tutaj dzieje? Z czym mamy do czynienia? Włączam wam podgląd. Proszę. Co takiego mamy, słuchajcie, tutaj na wykresie? Czy możemy jedną z tych trzech sytuacji wyróżnić? Czy może trudno powiedzieć, co się tutaj dzieje? Marek Stobiecki, czyli taki trading na czuja. Na czuja, mi się wydaje, że nie ma tutaj nic wspólnego z czujem tak naprawdę. To, co robimy, jak wrócimy tutaj do slajdu, słuchajcie, nie ma tutaj nic, że tak powiem, na czuja, tak? Tu mamy falę sprzedażową, po której mogło dojść do mocnej sprzedaży, ale nie nastąpiło sprzedaż, tak? Także mamy tutaj konsolidację, jest to realizacja zysku, po której może nastąpić sprzedaż, to jest naturalne. Jak ta sprzedaż jest mocna i potwierdzona, to wchodzimy w pozycje krótkie, czyli sprzedajemy razem z rynkiem, tak? Natomiast fajnie, jak sprzedaż normalnie jest nieduża, tak jak pattern zwycięski tutaj z boku, czyli nieduża realizacja profitu i duży natłok sprzedaży, a nie olbrzymia realizacja profitu i nieduży czy taki nerwowy natłok sprzedaży chwilowej, tak? Także tutaj mamy typowy sygnał, kiedy rynek odbił do góry i jest typowe wejście kupujących. Słuchajcie, nie ma tutaj nic z czujem do czynienia. Tutaj mamy tak, pierwszy sygnał, tutaj mamy drugi sygnał, tutaj mamy wyjście do góry, mamy cofkę i znowu wyjście do góry. Jest to trzeci sygnał. Tak zwany test. Jest to tak zwany test od góry. To są podstawowe aspekty, które ćwiczymy w tradingu, czasami na żywo, czasami na slajdach, zależy jak rynek pozwala, tak? Także to będziemy robić dalej na profesjonalnym szkoleniu. Będzie trochę więcej czasu, będzie kilka modułów tego typu szkoleniowych, tak? Także teraz na funcie na szybko możemy spojrzeć, czy dzieje się coś ciekawego na wykresie, jak wspominacie. Na wykresie funta, przynajmniej na M5, za chwilę do tego wrócimy, co się tutaj dzieje, ok? Ja nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego, ale będziemy na to patrzyli, ok? Także tutaj natomiast, tutaj przykładowo, jak już mielibyśmy któryś z tych trzech modelów transakcyjnych zastosować, czy nazwać to, co się wydarzyło tutaj, to byłby to swing. Swing trading, czyli swing oznacza jakieś odbicie, odchylenie w drugą stronę z angielskiego, tak? Czy swingować, tak? Skakać w lewo czy w prawo. Na tym polega swing. Jest to najbardziej agresywny trading, najbardziej doświadczony. Przerabiamy to tylko na bardzo zaawansowanych szkoleniach albo z ludźmi, którzy są na kursach dwutygodniowych, miesięcznych i tak dalej. Także bardzo konkretne rzeczy. Natomiast szkolenie, które prowadzimy dzisiaj, otwarte, czy taka lekcja po prostu otwarta z nami, z wami, i później szkolenie profesjonalne jest bardziej zaawansowane, tak? Natomiast widzimy tutaj, jaki pattern powtarzający się. Tutaj mamy zwycięskie układy po lewej stronie, ale nie rozrysowałem ich wszystkich, tylko dwa. Tutaj z jakim układem powtarzającym się mamy do czynienia? Czy są członkowie grupy Forex jest Trader dzisiaj, czy ludzie, którzy znają, czy wiedzą, co się powtarza na rynku? Pattern numer 3, tak? Mamy tutaj, jest to typowy pattern numer 3, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Rynek wyczerpany na wzrostach. Robi konsolidację, wychodzi dołem, wraca i znowu wychodzi dołem. Czyli mamy tutaj sygnał, mamy sygnał pierwszego ruchu, tu był sygnał, rynek powrócił, wygląda to w ten sposób, słuchajcie, tak? Wsparcie, opór jest tutaj, tak jak to rozrysowałem. Wyjście w dół i znowu nie na czuja, tylko jest tutaj test, tak? Zobaczcie, rynek wyszedł w dół. Skoczył lekko do góry, znowu ściągnęło go w dół, stąd pozycja tutaj otwarta na pozycje krótkie, tak? Na jakiś najbardziej prawdopodobny przedział, który może się zmieniać, a nim lawiruje wtedy na bieżąco. Zobaczcie, jak jest pattern ustawiony powyżej wsparcia oporu, ale nie 1, 2 pipsy, tylko 3, 4, 5 punktów, 3 pipsy co najmniej powyżej wsparcia oporu. Tak jest ustawiony stop loss. Także z tego slajdu można się nauczyć kilku detali już, jak tradujemy na powtarzających się układach, czy patternie numer 3, czyli powtarzającym się układzie numer 3, który przerabiamy tak naprawdę też prawie od dekady ten układ. Przynajmniej prawie od dekady pokazuję go na zajęciach, czy w grupie u nas po prostu. W momentach, słuchajcie, jak ktoś się uczy na bieżąco, mamy grupę Forex jest Trader na Facebook, wklejam tutaj link,
Do tej grupy możecie dołączyć, sprawdzić, jak ludzie postują powtarzające się układy właśnie w scalpingu, swing trading, negacje oraz powtarzające się układy, tak? Czyli trady wasze na żywo. Jest to być może jedyna taka grupa w Polsce czy na świecie, gdzie ludzie faktycznie tradują swoje, pokazują swoje trady na żywo, swoje transakcje, tak jak Robert jest tutaj takim typowym, powiedzmy, graczem, który bardzo dużo rzeczy wkleja, tak jak ja kiedyś, tak? Po prostu cały czas traduje, handluje czy na danych wykonuje transakcje, także jest sporo jego tradeów, ale są transakcje różnych członków grupy i są to różne strategie, ale przeważnie uczycie się tutaj powtarzających transakcji od nas, czyli to, co najprościej wykonać na rynku, to, co jest sprawdzone, to, co działa. I tu są też wasze opinie, w jaki sposób to działa, jak to działa, w jaki sposób niektórzy też się nauczyli, w jaki sposób widzą to samo na wykresach, tak? I wchodzą w te same momenty. Jest to wtedy. Nigdy nie mówię, że trading jest prosty, ale jest to prostsze, czy znacznie prostsze, tak? Także wracamy do naszego slajdu. To jest jeden z typowych transakcji, tak? Tutaj natomiast słuchajcie, z czym mamy do czynienia? Jakbyśmy mieli nazwać to powtarzającym się układem, negacją czy swing trading, z czym mamy do czynienia na tym wykresie, tak? Pytanie do Was na czacie, oczywiście. Że ja chwilę cierpliwie czekam, a za chwilę przejdziemy do wykresów na żywo. Słuchajcie, także swing i negacja. Okej, super. Mamy tutaj elementy swingu, tak? Czytaj, wykres skończył swoje wzrosty. I typowa jest tutaj negacja. Ja bym się na tym skupił. Jest to typowa negacja, ale często negacja i swing, tak jak tutaj mamy negację i swing, będzie to połączenie dwóch technik, tak? Czemu nie? Czasami te sygnały, słuchajcie, że trend się wytraca, że realizacja zysku była słaba. Zobaczcie, to jest flaga w jakimś trendzie spadkowym. Czyli jest to pattern tak naprawdę numer jeden, zwycięski. Czyli mamy pattern numer jeden, zwycięski w większym trendzie, tak? Tutaj ta flaga. Tu mamy negację. Jest to typowy sygnał ze szkolenia scalpingu, czyli typowy M5-M30, czyli typowe życie w teraźniejszości i podłączanie się pod to, co jest w danym momencie. Mamy tutaj dynamikę ceny, czyli po samej negacji mamy dalej kontynuację, mały test i dynamika ceny, tak? I tutaj, jak widzicie, jest otwarty trade. Także mam nadzieję, że jest to jasne na tym wykresie, że to, co pokazuje, czy to, co wy dalej pokazujecie w naszej grupie na żywce, jak ludzie tradują, tak? Wklejają w czasie rzeczywistym czasami swoje trady. Że tutaj nic się nie dzieje przypadkowo, ani na czuja, tak? Ani nie jest to analiza techniczna, odczytywanie czystych wykresów i po prostu, nie wiem, gdybanie czy prawdopodobieństwo. Jest to podłączanie się pod analizę, czyli bardzo dobrze niektórzy z nas znają analizę techniczną, ale oprócz tego wiedzą, w jaki sposób rynek się porusza i jak się powtarza. Czyli jak powtarzające się, słuchajcie, momenty wpływają na te negacje, na swing, na to, czy możemy otworzyć trade na 10-30 czy może 120 pipsów, tak? Natomiast w innych miejscach, czy cudownych książkach, czy jakichś stronach internetowych padają różne stwierdzenia, tak? 1800% w miesiąc, 200 pipsów, słuchajcie, jak odebrać 200 pipsów łatwo i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak łatwo, tak? Niektóre momenty, takie jak te, są rzeczywiście, można by powiedzieć, bardziej banalne niż cały rynek. Gdziekolwiek byś wchodził, słuchaj, w rynek, byłoby ciężej niż tutaj. Tu najszybciej możesz odebrać zysk, również zysk. Ja wykonam tylko zdjęcie w międzyczasie naszych fajnych zajęć. W międzyczasie, słuchajcie, bardzo fajne inne powtarzające się momenty to był tutaj. Zobaczcie, mikronegacja, spadek, pattern. Negacja, tak? To jest pattern numer 2, tylko w takiej formie środowisko było słabe. Tutaj mamy pattern numer 2. Środowisko było słabe, także wolę, jak środowisko jest takie, a realizacja zysku jest mała i dalej boom, tak? Natomiast są to piękne momenty, jest to kwintesencja, słuchajcie, tradingu. Jakbyśmy mieli wystarczająco cierpliwość, żeby tylko 80-90% naszych tradeów, nie mówię 100%, ale 80-90% naszych tradeów była właśnie taka, czyli z powtarzających się momentów, słuchaj, twój trading automatycznie jest 50% łatwiejszy, przyjemniejszy, 50-70% mniej stresujący, bo wiesz, co robisz, wiesz, gdzie ustawiasz stop loss. Na początku tutaj, jeżeli rynek cofa, to możesz go wycofać tu, czy nawet do podstawy tej całej flagi, tak? Nie wyżej.
Natomiast z reguły, jak dobra jest dynamika, czyli wiesz, jak odczytywać też dynamika ceny, że zaczyna rynek spadać, to rynek po chwili jest tutaj, jesteś na plusie. Jak rynek cofa, możesz go zamknąć na zero. Jak rynek dalej spada, to odbierasz tutaj take profit wstępnie, taki ustawiony wstępnie, bo ten take profit tutaj ja będę zmieniał raz dotąd, raz niżej, 100 pipsów niżej. 100 pipsów to taki żarcik, tam 20-50 pipsów niżej może, tak? Chyba, że rynek naprawdę leci na łeb, na szyję. Przysłowiowo mówiąc, tak? Reasumując, scalping, Patryk. Reasumując, scalping to dobra metoda, jak nie mam dużo czasu na inwestowanie. Tak, ja uczyłem się inwestować przez pierwsze lata, bo jest to pasjonujące trading na M5, M15, czyli niskich interwałach czasowych. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej agresywnych, najbardziej doświadczonych rodzajów handlu. Także do tego trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Żeby zdobyć taką wiedzę, to samemu trzeba handlować kilka lat i to po kilka czy kilkanaście godzin dziennie, tak jak ja przez pierwsze lata, czy też może w domu tradingowym, czy gdzieś indziej, gdzie profesjonalną wiedzę ktoś tobie przekaże, albo samemu upaść przez 5 lat, też dojdziesz do tego, tak? Samemu po prostu upaść tymi kontraktami całymi dniami, aż po prostu metodą prób i błędów do tego dojdziesz, ale czasami ludzie dochodzą, czasami nie, a czasami po 2 latach czy roku, słuchaj, mają już tak dosyć i tyle nerwów to kosztujesz, nie mówię o kontach, kolejne konta po $1000 wpłacasz i tracisz pieniądze na tych kontach, czyli nie tylko czas swój inwestujesz, albo pieniądze. Słuchajcie, tą naukę można przyspieszyć o 3, 4, 5 lat codziennego handlu i kilku takich kont wysadzonych w powietrze, ponieważ ja sam to wszystko przerobiłem, tak? Akurat moje pieniądze, które ja wsadzałem w pierwsze konta realne, bo od razu praktycznie na realu tradowałem, to były 3 konta po $1000 i te konta, ich wysadzenie w sumie zajmowało mi ponad rok, ponad 1,5 roku, tak? Także to było kilkanaście miesięcy, gdzie ja trzymałem te pieniądze, czyli nie wysadzałem ich w tydzień, bo nie byłem też tak mało odpowiedzialny, czy krótko mówiąc, no nie towarzyszyła mi taka głupota, że ktoś wpłaca, nie wiem, 50 tysięcy i myśli, że zarobi 150 z tego w tydzień, bo ktoś mu pokazał tam 1000% na otwartym webinarze, czy na jakimś tam szkoleniu rzekomo, tak? Słuchajcie, jakby to było aż tak proste, to wszyscy bylibyśmy milionerami, tak? A później ludzie mają pretensje na rynku, czy na Forex, czy na rynku akcyjnym, że coś nie wyszło. Słuchajcie, bądźmy poważni. Niedawno nagrałem taki filmik, czy w naszej grupie tutaj na Facebooku jest taki filmik, gdzie mówię właśnie, jak wygląda brutalna prawda i mówię, bądźmy poważni, tak? Zdobądźmy najpierw jakieś doświadczenie, nauczmy się z najlepszymi czegoś, a później dopiero tradujmy albo wypowiadajmy jakieś opinie odnośnie analizy technicznej, czym jest trading, czy nie jest, tak? Tak jak Patryk pisze, na początku trading jest nerwowy, trzeba zapanować nad emocjami, to jest psychologia, to jest tak zwany rozwój, który ćwiczymy coraz więcej na zajęciach, gdzie prowadzę zajęcia oddzielne odnośnie rozwoju psychologii i tego, co jest ważne w życiu, żebyś oddzielił się od tego tradingu emocjonalnego, żeby trading był i biznesy w twoim życiu i większe, mniejsze pieniądze, tak, ale żeby było to pod kontrolą, albo żebyś ty był w swoim wnętrzu osadzony miło, przyjemnie, a pieniądze gdzieś tam się obracały z boku, przed twoimi oczyma, ale bez zmienności emocjonalnej, tak? Damian, na Forexie jest większa zmienność niż na zwykłej giełdzie? Tak, jest większa zmienność, plus jeszcze jest lewar, czyli można powiedzieć, że ruchy są naprawdę 100 czy 200 razy większe dosłownie. Jak tradujemy 20 tysięcy złotych na giełdzie GPW naszej w Warszawie, albo 20 tysięcy wrzucam, nie wiem, w 2-3 duże loty na Forex, to rzeczy dzieją się dosłownie 100 razy szybciej. Czyli jak ktoś nie ma doświadczenia, to 100 razy szybciej ląduje, słuchajcie, na glebie. Jak ktoś ma doświadczenie, to 100 razy szybciej po prostu widzi zyski czy jakiś postęp, tak? I też wygląda nauka 100 razy szybciej na Forexie niż na rynku akcyjnym, moim zdaniem. Po prostu w rok możesz się nauczyć tyle, co na giełdzie byś się uczył dekadę, 2 dekady czy całe życie, tak? To w rok, 2 lata można się nauczyć tyle na Forexie, ale to już bardziej dla pasjonatów, profesjonalnych traderów, ci, którzy łączą przyszłość z wykresami, z tym, co się dzieje i tak dalej. W skrócie, co się dzieje aktualnie na wykresach? Macie już jakieś pojęcie, na czym polega scalping? Macie jakieś pojęcie, czy widzicie dokładnie, jakie tutaj mamy propozycje, słuchajcie, odnośnie scalpingu i 3 strategii, tak? Mamy powtarzające się układy, negacje, swing trading. Co tutaj widoczne mamy na wykresie euro-dolara? Zobaczcie, D1, czyli nie jest to scalping, bo to nie jest wykresem 5, ale co jest tutaj?
co to za pattern na wykresie T1, tak? Typowy. T1, czyli tutaj wchodząc można 100, 300, 500 pipsów odebrać, tak? A nie 20 pipsów na scalpingu, tak jak pokazuje to w szkoleniu 3 strategie scalpingowe, ale jak odbierać te punkty rzeczywiście, a nie 200 pipsów, ale wiecznie gdzieś tam gruszki na wierzbie, tak? Lepiej czasami 20-30 pipsów odebrać, niż zastanawiać się, jak zarabiać 300 pipsów, tak? Trump, wejścia ważnych danych, negacja. To jest strategia negacji, którą widzicie nie tylko na strategiach scalpingu, ale na wszystkich wykresach to będzie działało, tak? Na wszystkich wykresach będziesz widział, jak odczytywać wykres, co się dzieje. Zobaczcie, a z jakim momentem tutaj na H4 mieliśmy do czynienia? Co się tutaj stało takiego, jeżeli mielibyśmy porównać do trzech strategii, o których mówimy tutaj, do najprostszych momentów, które dzisiaj pokazałem, tak? Skaczę tutaj to zdjęcie, sorry, to nowy Windows, sam sobie tutaj dostosowuję. Swing, tak? Tak jak tutaj Mirosława napisała. Czy na giełdzie można handlować walutami? Damian, świetne pytanie. Zależy na jakiej giełdzie, bo Forex nie jest taką giełdą scentralizowaną. Forex działa jak internet. Ceny między serwerami się odbijają, tak? Ale są giełdy takie jak w Chicago, gdzie można handlować na giełdzie, takie jak GPW w Warszawie, tylko większej giełdzie towarowej, starszej, takiej, która ma, nie wiem ile lat ma, ale traderzy tacy starsi na giełdzie w Chicago 30. czy 70. lat tradują, a giełda sama w sobie. Mniej więcej chyba w takim wieku jest giełda chicagowska, nie pamiętam, towarowa. Są tam kontrakty terminowe i inne instrumenty na waluty, także można na giełdzie. Normalnie na giełdzie można kupić też, tylko nie w Polsce, tak? Ale łatwo można to zrobić, otworzyć konto brokerskie i tradować. Swing, tak? Także tutaj mamy, słuchajcie, swing. To widzicie dzisiaj ze swojego doświadczenia, czy być może z doświadczenia tych zajęć. Schodzimy teraz niżej na interwał czasu. Tutaj widzimy wykresem 5, gdzie mamy jakieś elementy swingu, ale nie ma przyspieszenia cenowego. Czyli widzimy wykres spada, ale wszystko to jest taka, no po godzinie 18, 19, no mamy spadek, ale zabrakło takiej dynamiki ceny. Boom. Zabrakło tego uderzenia, o którym mówię więcej właśnie na zajęciach, jak mamy kilka godzin czy więcej czasu, jakie detale, jakie testy muszą tutaj nastąpić, żeby ten swing, boom, był taki typowy, tak? Żeby coś się tutaj wydarzyło, żeby coś się zadziało. Natomiast na wykresie ropy, co mamy tutaj na wykresie ropy? Zobaczcie, jedna z trzech strategii, którą dzisiaj omawiamy, tak? Jest to typowa negacja, tak? Jest to typowa negacja, którą widzimy. Tu jest też typowa kontynuacja, czyli kolejny pattern. I to jest wykres daily, czyli znowu nie jest to scalping, tylko na wykresie daily odbieramy tutaj 100, 200, 300 pipsów, tak? Tak jak Jurdzik pisze, negacja, tak? Na wykresie H4, jak przejdziemy. Dalej szukam czegoś ciekawego, wykresem 30, jak przejdziemy. I tu jest taki moment, słuchajcie, już na wykresie M30 czy wykresie M5 tak naprawdę. Zobaczcie, rynek dochodzi przykładowo któregoś popołudnia czy któregoś wieczoru do takiego momentu. Nie musi być to noc czy wieczór. I widzimy, że tutaj nie tyle jest to zmiana trendu, co widzimy, że on nie przeżyje. Ja widzę to, słuchajcie, nie bo dobrze odczytuję analizę techniczną, nie ponieważ jestem wizjonerem, ale po prostu doświadczenie to mówi, że tego typu sytuacja, jak wykres tutaj jeszcze zaczyna skakać, czy widać po prostu same czerwone świece, tak? Czyli wykres doszedł, tutaj typowy swing. Mówiłem dzisiaj na początku, że wykres widać, że tu nie przeżyje. To jest tego typu, słuchajcie, moment. Widać to z doświadczenia. Także to nie jest jakaś strzelanka, że wchodzimy, czy na czuja, tylko jest to doświadczenie dekady, czy czasami trzech dekad tradingu różnych ludzi, gdzie ja pokazuję dokładnie, jaka dynamika ceny, porównujemy slajdy, kiedy to działa, kiedy to nie działa, tak? No tutaj był podobny moment, zobaczcie, kiedy spadek jako taki się nie odbył. A tutaj widać było, że jest to jeden szczyt przy drugim, czyli rynek mocno spowolnił i on tutaj po prostu widać czasami, że on nie przeżyje. Ludzie będą wychodzili z rynku, ci co kupowali tutaj, tutaj będą wychodzili za chwilę, bo jak ja kupuję tutaj, to też bym tutaj wyszedł i my wiemy profesjonalnie, kiedy wchodzić, kiedy nie wychodzić. Dlatego mamy te same ruchy. Ktoś, kto nie wie, to kupuje gdzieś tutaj albo sprzedaje gdzieś tutaj, próbuje podążać za tym rynkiem. A profesjonalni gracze, słuchajcie, tutaj, tutaj, tutaj kupowali,
tutaj wychodzą, stąd to chwilowe załamanie, i tutaj wychodzą, widać, tu jest ich cały ten boks, to jest ich wyjście z rynku, tu jest pęknięcie stop lossów, czyli ja widzę, inni traderzy widzą, że tutaj rynek nie przeżyje, tak jak wam dzisiaj to tłumaczę, tak? I że to jest typowy swing trading, tak? I widzę, że on nastąpi za chwilę akceleracja. I słuchajcie, to nie jest gdybanie, to nie jest jakaś, próbuję tutaj ścieśnić, to nie jest jakaś prognoza, chociaż czasami wydawałoby się, że jest. To jest typowy swing trading, to jest bardziej życie w teraźniejszości, to jest bardziej doświadczenie. Po prostu, jak widzisz, słuchaj, w powietrzu latają kule, to wiesz, że masz włożyć kamizelkę kuloodporną albo wynieść się w ogóle z danej strefy, tak? I to jest tego typu moment. To nie jest żadna prognoza, to nie jest żaden czuj, to nie jest żadne gdybanie, to jest czyste doświadczenie w praktyce. Czasami wymagana jest tego dekada, a czasami wystarczy rzeczywiście przejść kilka dni czy kilka tygodni kursu, żeby nie tyle, żeby klikać, słuchajcie, dalej na wykresach, ja mówię jak Bóg, czyli być nieomylnym, ale mieć praktykę, wiedzieć, gdzie wchodzić w rynek, kiedy nie wchodzić. I tutaj krótko 5, 10, 15, 20 pipsów, realizacja zysku, dalej kontynuacja. Jednym kontraktem 100, 200, $300 do odebrania na przestrzeni 15, 50, 80 minut czasu, czyli godzina, półtorej handlu, zamiast wchodzić gdzieś tu w pozycje długie, które też, zobaczcie, rosły, tak? Ale jest to zbyt duże ryzyko. Wchodzenie tutaj w inne momenty, które jakiekolwiek są na rynku, tak? Chociaż ktoś by tam powiedział, ja wchodziłem tutaj i zarobiłem 100 pipsów, tak? Łatwo pokazać na wykresie historycznym. Ja często, wchodząc w takie słabe momenty, wchodzisz tu, a rynek po chwili jest tu. Ile z was ma tego typu doświadczenia, tak? Że moment musi być naprawdę nie tyle co wiarygodny czy ciekawy, co musi być bardzo określony, tak? Musi być bardzo określony, bardzo powtarzający się. Ja robię zdjęcie, słuchajcie, jest to jeden z powtarzających się układów, jest to co robimy na Forex jest Trader, jest to jedna z trzech strategii technik scalpingu, gdzie tak naprawdę mogę wam pokazać. Jest, słuchajcie, szkolenie, które nastąpi, czy zaczyna się w środę. Tutaj patrzymy na stronę demonstracyjną tego szkolenia, gdzie jest tutaj informacja, do kiedy można wykupić szkolenie i tak dalej. Chociaż zapisy oficjalne się skończyły, bo szkolenie już rusza za 2 czy 3 dni, tak? Mamy, słuchajcie, tutaj przykłady transakcji, nagranie z webinaru, o którym mówię dokładnie o tych technikach już, tak? Czyli wstęp. Mamy przykłady scalpingu na M5 na żywo, czy końcówkę tutaj transakcji nagranej na żywo. Mamy naukę na wykresach, czyli jak się ludzie szkolą, jak wygląda ich perspektywa z przestrzeni 6-12 miesięcy. Transakcje na stopach procentowych. Są to typowe materiały na stronie demonstracyjnej szkolenia. Żeby zapisać się, słuchajcie, żeby otrzymać to, ja przekazuję wam link, gdzie możesz zapisać się tutaj w formularzu na dole. Przekażę wam teraz ten link. Jeżeli ktoś z was nie otrzymał jeszcze tego demo do szkolenia, tej demonstracyjnej wersji szkoleniowej, gdzie tam jest kilka nagrań, bo na typowym szkoleniu, czyli właściwym dostępie po wykupieniu szkolenia, tych nagrań od razu jest więcej, plus jeszcze zajęcia na żywo dochodzą, tak? Także możecie tutaj na tym formularzu w tym momencie wejść, zapisać swój e-mail, tak jak Józef czy Józef pyta, tak? W jaki sposób się zapisać? Wejściem na ten link, który wam teraz przesłałem, na tą stronę, i odebrać dostęp próbny do szkolenia 3 strategie scalpingu. Wpisując tutaj swój e-mail, klikając odbierz dostęp, dostaniesz na e-mail powiadomienie, jak przejść dalej do strony demonstracyjnej szkolenia, która wygląda w ten sposób. Jest tutaj informacja, jak wykupić szkolenie. Jest informacja. A, ciekawa sprawa, to trzy bonusy, które dołączyliśmy do szkolenia. Same bonusy o wartości 4500 zł, szkolenia o zwycięskich układach, to są szkolenia na wideo. Ogólnie pakiet szkoleniowy to jest kurs na żywo, tak? Tak jak tutaj rozmawiamy, będziemy prowadzili zajęcia na żywo, ale bonusy to są trzy szkolenia, zwycięskie układy w pigułce, publikacja danych i day trading i dane, czyli potężny materiał szkoleniowy, szczególnie jeżeli ktoś nie był na naszych wcześniejszych szkoleniach, to jest po prostu tutaj masa wiedzy na powtarzających się momentach na rynku, czyli to, co pytał Damian dzisiaj, jak na danych rynek strzela, jak się podłączać w trzech wariantach, jak rynek czasami strzela, odwraca i dalej podłączamy się do rynku, to jest przykładowo drugi wariant, to wszystko jest w publikacji danych, to wszystko jest day trading i dane, zwycięskie układy to są typowe powtarzające się momenty, jak wchodzić w rynek, w
w te układy, jak rynek wykonuje pattern numer 3, tak? To też dzisiaj poruszyliśmy tak skromnie, czyli zwycięskie układy w pigułce, tak? Do spotkań, słuchajcie, spotkanie rusza w środę, także oficjalne zapisy się skończyły. Nie wiem, czemu tutaj licznik ma, zmień licznik, proszę, żeby on wygasł, bo w niedzielę skończyliśmy zapisy, w tą niedzielę, która już była, ale pozostały 3 miejsca, czy kilkanaście osób z 20 osób zapisało się, tak? Tutaj jest 20 miejsc na szkoleniu, kilkanaście zostało zajętych miejsc, zostały 3 miejsca z tego, co wstępnie podliczyłem. I do środy można dołączyć jeszcze do tego szkolenia, tak? Do momentu, jak ono się zaczyna. Także zapraszam serdecznie. Tutaj w stronie demonstracyjnej dowiecie się więcej. Tu jest też krótkie wideo o tym szkoleniu. Także tu tak naprawdę jest pakiet informacji o bonusach, o tym, co otrzymujesz. A na naszej grupie Facebook zapraszam serdecznie do udzielania się, do komentowania własnymi transakcjami, bo to wy tworzycie, zobaczcie, scalping. Arek ostatnio zapostował na M1, typowy scalping. Jaka to jest sytuacja z tych trzech, które dzisiaj ćwiczyliśmy? Dla przypomnienia mogę tutaj trzymać podgląd z boku. Benedyk, świetne pytanie. Benedyk, Benedyk, jaka jest procentowa skuteczność tych układów? Jeżeli dobrze wykorzystujesz układ powtarzający się zwycięski, czyli typowe układy Forex jest Trader, to mówimy o około 80%. Czasami jest to nawet więcej. Czyli po prostu jak dobrze, jak wiesz je, jak je dobrać, czyli znasz dynamikę i detale tego, co omawiamy, bo sam układ, słuchajcie, ja pokazuję na otwartych zajęciach od lat. A ile osób, jak pokażę sam układ, ile osób jest w stanie go wykorzystać na 100, może jedna, czy dwie, czy pięć, które przećwiczą to. A po zajęciach profesjonalnych mówimy dokładnie o dynamice, jak dynamikę sprawdzić, jak testy wykonać, kiedy, jakie środowisko dokładnie ma tutaj być. Także tutaj, słuchajcie, jest przykładowo swing trading. Jest to typowy, tak jak Jurdzik napisał, jest to typowy swing. I też to są powtarzające momenty na rynku. Zobaczcie, rynek jest tutaj niepewny i jest mała akceleracja paniki, tak? Czyli ludzie, ci co tu kupowali, wychodzą z rynku. To jest jakaś transakcja arka na wykresie M1, typowy scalping po ostatnich naszych, po ostatnich zajęciach, tak? Tutaj znowu mamy trady. Zobaczcie, tutaj jaki mamy moment też arek. Z jakim momentem mamy do czynienia? Rynek rośnie, bierze realizację zysku, czyli tu jest take profit, rynek chwilowo spada przy zrealizowane kontrakty. Który z trzech momentów, które tutaj dzisiaj ćwiczymy, pojawił się na wykresie, że Arek otworzył pozycję na M15, tak? Tutaj to jest, słuchajcie, typowa negacja, tak? Jest to widoczne. I ja po prostu swoim doświadczeniem podsumowuję to, co robią profesjonaliści, to, co wy robicie. Zobaczcie, Arek po zajęciach ostatnich otwartych scalpingowych, tak? Wykres M1, scalping, typowy swing, tak? Typowe. Tutaj nastąpił moment, który ja dosłownie godzinę czy dzień wcześniej rozrysowałem tutaj na slajdzie, czyli podwójne świece. Mamy tutaj piękny moment takiej drobnej negacji krótkoterminowej. Tu jest wahanie się, test i akceleracja sprzedaży, dynamika. Zobaczcie, Arek wchodził bardzo szybko, to jest bardzo agresywne wejście. Ja na kursie pokazuję, kiedy, jak dokładnie wchodzić, z jakim stop lossem, bo to było bardzo szybkie, agresywne wejście. Ja nie dyskutuję, kto jak wchodzi w rynek, tylko mówię po prostu, jak dla mnie jest najbardziej bezpieczne. Co dalej wy robicie z tą wiedzą, albo co kto sobie robi, słuchajcie, na swojej platformie, swoimi pieniędzmi? No mi nic do tego. Ja tylko przekazuję jakąś konkretną wiedzę, tak? Także tutaj tą wiedzą wy się później dzielicie w praktyce, czy tak jak Robert, łupie tutaj tymi kontraktami, mocno widać, tak? Na danych szczególnie, tak samo jak ja na danych traduję, bo to są najprostsze momenty do wychwycenia na rynku, czyli mocne spadki w krótkim terminie czasu. Na kursie pokazuję też, jak tradujemy na danych, tak? Na każdym profesjonalnym kursie, tak jak Robert wyszkolił się u nas i własnym ciężkim doświadczeniem na pewno. Czyli czasami nie jest to kwestia tylko kursu, ale też praktyki tej wiedzy, którą ćwiczymy. Tu są dane i wejścia w rynek, przykładowo Roberta, tak? Także zapraszam Was do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w grupie. Zapraszam Was do zapoznania się ze stroną demonstracyjną szkolenia. Jeszcze raz przesyłam link, w którym można się zapisać na odbiór, że tak powiem, tego demo, dostępu do szkolenia demonstracyjnego. Do szkolenia można dołączyć do środy, chyba że się skończą miejsca wcześniej. Także pozostaje kilka miejsc. W międzyczasie przechodzę jeszcze ostatni akcent dzisiaj, słuchajcie, na wykresy.
czyli co się tutaj dzieje, tak? Negacje na danych, czy Trump, typowe kwestie, tak? Tutaj mamy typowe powtarzające się układy przykładowo. Tu mamy flagę, która pięknym momentem byłaby, jakby się rynek wyłamał w dół. Nie jest to prognoza, tylko jest to jakieś podejście do rynku, że jak rynek wyłamie się w dół, wykona test, wyłamie się w dół, będziemy szukali transakcji na pozycjach krótkich. H4, na H4 jakiej ilości pipsów, punktów na złocie byśmy szukali na wykresie H4? Anna, ile godzin spędzasz na tradingu? Na początku, przez pierwsze 2-3 lata spędzałem po 12-14 godzin, 8-10 godzin w domu tradingowym czasami, 2-4 godziny sam, albo w banku pracowałem, w domu też pracowałem z wykresami, czyli około 10-12 godzin dzień w dzień. Aktualnie spędzam albo 2-3 godziny, czy po prostu podczas jak robię różne rzeczy online, to patrzę na wykresy cały czas, także nie jest to już tylko trading. Słuchajcie, że ja patrzę 6 godzin wykres i śledzę, tylko wykresy mam na jednym czy na kilku monitorach, mogę rozmieścić wykres, a są dni, gdzie w ogóle nie patrzę na wykresy, czy są tygodnie, gdzie w ogóle, słuchajcie, ani nie pracuję, ani nie patrzę na jakieś tam wykresy. Słuchajcie, jest tyle pięknych rzeczy do roboty w życiu. Jest tyle pięknych miejsc, gdzie ja przybywam. Pozdrawiam Was serdecznie z Cancun w Meksyku, gdzie pokazuję czasami zdjęcia, albumy z naszych podróży. Czy niedaleko jest Belize, czy jest Gwatemala. Tutaj zdjęcia też ze szkoleń, które prowadzimy, ale niektóre to są zdjęcia z naszego tutaj terytorium, gdzie żyję, tak? Na plaży. Także słuchajcie, trading, no okej, okay, ale myślicie, że ja traduję w tych czasach, w ostatnich latach? Słuchajcie, siedzę po 5 dni w tygodniu i wpatruję się w wykres, gdzie połowę czasu mogę spędzać gdzieś tutaj w Tulum, koło Cancun, tak? Albo w innych ciekawych miejscach. Także projekt Forex jest Trader ewoluował, tak? I docelowo dążymy do tego, żeby ktoś przejął w przyszłości jakiś zaprzyjaźniony kursant, czy ktoś przejął zarządzanie grupą, czy przejął nawet zarządzanie kapitałem w jakimś drobnym czy okrojonym stylu, żebym ja zajmował się czym innym, czy życiem, słuchajcie, życiem. Człowiek pracuje przez jakiś czas, a w wieku 30, 40, 50 lat powinien mieć tak wyszkolony jakiś zawód, czy 60 lat, że ten zawód zaczyna pracować dla niego, a nie my wiecznie gdzieś tam pracujemy na emeryturę, a na emeryturze brakuje. Słuchajcie, to jest jakiś chory porządek rzeczy, którego może wyszkolono nas gdzieś w czasach komunistycznych, tak? A ludzie w moim wieku, wieku 30-40, słuchajcie, lat, często żyją w Tajlandii, na Filipinach, żyją pięknie, zarabiają mało albo dużo, podróżują tak jak ja, gdzieś po świecie, czy po Meksyku, czy po Ameryce Południowej. Wiele ciekawych rzeczy się dzieje i trading tak naprawdę zajmuje, słuchajcie, wtedy kilka godzin, czy jakieś dni, czy są tygodnie, kiedy ja traduję i zarabiam pieniądze, tak? Czy są momenty na danych, kiedy ja wchodzę? Czy są momenty czasami, że wy dajecie mi znać, o Michał, widzisz, co się dzieje na danych, ja wtedy, gdzie, co? Mówię, okej, okay, pokaż mi. Wchodzę i patrzę i traduję, tak? Tak jak tutaj na złocie, zobaczcie, jaki to moment na złocie M30 z tych, które dzisiaj ćwiczyliśmy, tak? Jest tutaj drobna negacja, jest tutaj swing. Zobaczcie, jest to ten sam swing, o którym mówię, że widać, że wykres nie przeżyje, tak? Jest to ten sam swing, inny interwał, inny instrument, ten sam obraz swingu, który widać tutaj, wykres nie przeżyje, już tutaj otwieram pozycję często, tak? I łapię pęknięcie stop lossów, nie jak stop lossy tu już pękną, czy tu, tylko łapię całe pęknięcie stop lossów, te 10, 20, 30 pipsów i patrzę, czy wykres dalej spada, czy nie. To jest swing trading, jest to najbardziej... Jak ja o tym mówię, słuchajcie, to może to brzmieć, czy wyglądać na kilku slajdach, że jest to proste, czy przyjemne i tak dalej. Jakbyś sam zaczął tradować to by ci pewnie 5 czy 7 lat zajęło, żeby się tego nauczyć, tak? I wszystkie elementy tutaj zbadać i jak działa test, jak działa przyspieszenie, jak ten obraz ma wyglądać i jak on ma się zachowywać. Im bardziej łatwo coś wygląda, tym bardziej po prostu lepszy jest kreator czy zarządzający tego biznesu, słuchajcie. Jest tyle biznesów na świecie, patrzę, ktoś tam ma jakąś dużą firmę ogólnopolską, wygląda jakby... Łatwo to płynęło zarządzanie, słuchajcie, jakby postawić tam innego zarządzającego, to by pogubił się po prostu tej samej doby, biznes się rozpadł, bo to kreator, zarządca tym po prostu opanowuje to w jakimś stylu, w jakimś stopniu odpowiednim i wtedy wygląda to łatwo, wtedy jest to, ja nie mówię, że trading jest łatwy, ja mówię, że życie jest przyjemniejsze i łatwiejsze, tak? Anna, czy grasz tylko na shortach? Nie, gram na pozycjach długich, szczególnie na danych,
ale często gram również przeważnie na shortach pokazuję, tak? To jest prawda, ale pogubiłem się, bo czytam tutaj wasze pytania. Augmir, Michał, wykupiłem kurs, proszę dołącz mnie do grupy zaczynającej naukę w środę. Okej. Do grupy jesteś dołączony automatycznie po wykupieniu kursu. Słuchajcie, to co się dzieje po wykupieniu, czyli jak ktoś tutaj jest na stronie demonstracyjnej i wykupi kup teraz, to jest automatycznie przekierowywany dalej do strony właściwej ze szkoleniem, gdzie są nagrania i od razu otrzymuje informacje też automatycznie później, kiedy są spotkania, o której godzinie i tak dalej. I nagrania ze spotkań są zamieszczane tutaj. Techniki skalpingu, część pierwsza. Czyli wszystko jest automatyczne, wszystko jest na wideo dalej, nawet nie musisz być na spotkaniach. Ale fajnie jak jesteś, fajnie jak zadajesz pytanie, tak jak wy dzisiaj. Także wracając do Anny i shortów, słuchajcie, jakbym miał przejść tutaj do katalogu, czy tego co robimy, słuchajcie, to zobaczcie, część pozycji na slajdach to są shorty, bo je najłatwiej rozgrywać, ale są momenty shorty, 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 tak? Ale są momenty na danych, kiedy to są typowo pozycje krótkie lub długie, nie ma znaczenia, jest po prostu strzały, tak jak tu, czy rynek wychodzi górą i pokazuje, jak tradować na pozycjach długich i dlaczego. I znowu nie ma tutaj, słuchajcie, nic na czuja. Tak jak tutaj nie odbyło się nic na czuja, tak tutaj też ci ludzie, co kupują instytucje i grube banki, nic się, słuchaj, nie odbywa na czuja. Tak jak tutaj ta negacja i spadek z flagi po negacji czy po jakichś mocnych danych na M5, nic, słuchajcie, tu się nie dzieje przypadkowo na rynku. Tu są ludzie, którzy tradują z 20-30-letnim stażem, a ja tylko za nimi podążam, tak? Ja tylko za nimi podążam i tylko pokazuję wam, jak podążać. Nic innego. To nie jest żadna mądrość, to jest po prostu czysta obserwacja, jak tradują banki, jak powstaje negacja, jak i na jak długo się podłączyć w tego typu momenty, tak? Także patrzę, czy są jakieś pytania jeszcze. Brałem to na złocie, ale nie wytrzymałem, wziąłem 15 pipsów. Tak, słuchajcie, przez pierwsze moje 2 lata trading wyglądał w ten sposób, że patrzę, jak odpalimy tutaj nagranie, to mój trading wyglądał w ten sposób, że jak wchodziłem gdzieś tutaj w rynek, czy ja tutaj pokazuję, jak wchodziłem tu, czy tu gdzieś i tu po drodze, po prostu w różnych transzach, tu jest ostatnia z tych transz, tak? To z reguły odbierałem zysk gdzieś tutaj, a jeżeli rynek mnie cofał, to stop loss też był taki, tak? Natomiast trading powinien być na odwrót. Powinniśmy stop loss mieć, wiecie, ciasny, czy wręcz zero stop lossu, tak? Że wiemy, gdzie wchodzić, jak rynek spada od razu. I zero masz tego stop lossu praktycznie, tak? Czyli ryzyko jest tylko przez chwilę i odbierasz jak największą, ale racjonalną ilość punktów. Czasami największa to jest 10, a czasami to jest 120. To też musisz wiedzieć. Tutaj nie ma znowu żadnego przypadku i to jest piękne. Słuchajcie, nie przypadek w moim życiu, tylko wiedza, obserwacja i to nie mówię już nawet o tradingu, tylko mówię o prawie rezonansu w życiu. Mówię, jak spotykam pięknych ludzi, jak podróżuję, jak zarabiam pieniądze, jak tracę, jak najpiękniejsze rzeczy się spodziewamy w życiu i się dzieją, jak wypadki się czasami dzieją, jak mamy dużo strachu czy jakąś traumę w nas. Także to jest wszystko, słuchajcie, co mówię też na kursach profesjonalnych, też trochę w kierunku, czy bardzo w kierunku, jak żyć, jak psychologią handlu zarządzać, jak sobie poradzić, słuchajcie, w tym wszystkim, bo tu nie tylko chodzi o sam wykres, ale jak zarządzać psychologią. Także zapraszam Was jeszcze raz do zapoznania się ze stroną demonstracyjną, a szczęściu Was, widzimy się, słyszymy się również w grupie tutaj, grupie właśnie próbuję dołączyć Was wszystkich, słuchajcie, na forexjesttrader.pl, to są osoby, które dołączają teraz, także witam Was serdecznie. Zobaczycie na grupie, jak traduje reszta, co się dzieje, tak? Także to będzie fajny moment. A jeszcze raz pozdrawiam Łukasza, pozdrawiam FX Parkiet, pozdrawiam Was wszystkich, z którymi się spotkaliśmy po raz piąty, dziesiąty i po raz pierwszy. Ja osobiście, Anna, nie stosuję techniki FIBO. Uważam, że techniki wypracowane na przestrzeni miesięcy czy lat, każdy ma jakieś specjalne techniki i są specjaliści od tych technik, tak? Ja po prostu specjalizuję się w czystym wykresie i powtarzających się układach. To jest moja specjalizacja, czyli jak czysty wykres sam w sobie, bo to, co Wam dzisiaj pokazuję, to jest czysty wykres. Natomiast są różne kwestie, które studiuje się czasami również latami. To nie jest miesiąc jakiegoś tam, o, wiecie, wchodzę na wykres i się nauczę, jak fiboliniami handlować. No zajęłoby mi to, podejrzewam. No teraz może
szybciej, nie wiem, miesiące, czy rok, czy jakiś dłuższy okres czasu, nauczenie się, jak handlować w oparciu o Fibolinie, ale potrzebowałbym też profesjonalnej wiedzy. Także wolałbym, żeby ktoś mi pokazał szybko, niż tracił 2 lata mojego czasu. Wiecie, ile teraz kosztuje 2 lata mojego czasu? Wiecie, co ja mogę przez 2 lata zrobić z czasem? Mieszkając na Karaibach, podróżując po Polsce, Europie, Ameryce Południowej, po świecie, handlując na wykresach, spotykając tak rozwiniętych, pięknych ludzi, oświeconych często, o czym mówię w innych projektach naszych rozwojowych. Słuchajcie, 2 lata, by ktoś mi teraz powiedział, Michał, spędzisz 2 lata na nauce, to bym powiedział, nie, dziękuję, słuchaj, za taki biznes. Albo ktoś mi pokaże to w jeden dzień, albo w tydzień, czy dwa i zobaczymy, jak to działa. Albo w ogóle dajmy sobie spokój, tak? No chyba, że masz lat 18-20, tak jak ja, jak zaczynałem, i mówię, okej, forsy nie mam za dużo, ale mam 3, 5 czy 15 kolejnych lat, żeby się nauczyć. I dokładnie tak się stało, tak? I dzisiaj tego nie żałuję, ale wolałbym przyspieszyć swoje inne doświadczenia i tam, gdzie mogę, uczę się od najlepszych. Także Jurdzik, ja uciekam, Michale. Dziękuję, do zobaczenia na kolejnych webinarach. Do zobaczenia również na stronie forexistrader.pl, gdzie publikujemy informacje odnośnie 3 strategii scalpingu, czy dodatkowe info tutaj też znajdziecie odnośnie webinarów, czy bezpłatnych wideo, bezpłatnych przykładów transakcji, masa materiałów. Nie chce ktoś się uczyć, nie wiem, profesjonalnie, czy płacić za szkolenie, kurs, który cię posunie szybko do przodu. Fantastycznie. Są bezpłatne webinary, tutaj przykłady transakcji. Możesz się uczyć z tych nagrań wideo, możesz się uczyć od innych mistrzów w Polsce, za granicą. Jest sporo do roboty w życiu i ogólnie na Forex. Także bądźmy optymistyczni, ćwiczcie, bawcie się, rozwijajcie się. Życzę Wam serdecznie miłego. U mnie, słuchajcie, dnia jest godzina 13. U Was miłego wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia, słuchajcie, na kolejnym spotkaniu z FX Parkiet czy Forex jest Trader. A zresztą zawężoną grupy profesjonalnej słyszymy się prawdopodobnie w środę i na innych spotkaniach na szkoleniu. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Zostawiam chwilę jeszcze otwarty webinar, jakbyście mieli pytania. Także do usłyszenia, dzięki, cześć.